Panie burmistrzu, zanim wydacie te pieniądze, które mają być na kontach, no bardzo możliwe, że trzeba będzie wydać, zwłaszcza mieszkańcy będą musieli wydać większe środki na odpady. Czy dzisiaj już należy mówić nasze drogie śmieci? Śmieci, gospodarka śmieciowa od samego początku jest z tego, co mi wiadomo, źle oszacowana, źle ustalona w całym kraju. To jest taka jedna wielka partyzantka, nie wiem, która ceduje całą tą odpowiedzialność i całe te koszty na tym ostatnim łańcuchu ogniwie tego łańcucha tych odpadów, czyli na konsumencie. Od 2017 roku, kiedy zostały podniesione drastycznie opłaty składowe stawek za śmieci, nie było praktycznie nic w tym temacie robione. Jedna konferencja w 2019 roku w Muzeum Tkactwa Śląskiego w Kamiennej Górze była taką próbą, między innymi na mój wniosek organizowana przez naszą spółkę Sanicom, żeby uzmysłowić czy unaocznić naszym parlamentarzystom, z czym mamy do czynienia, że to jest taka jazda po równi pochyłej. Nie ma żadnych rozwiązań, jak można z tym walczyć, nie podnosząc tylko i wyłącznie ceny, bo to wszystko sprowadza się do tego, że nakładają z każdych stron rząd i inne instytucje przez niego powołane, nakładają następne opłaty, podwyższają te opłaty, bez dania możliwości zmniejszania kwot tych już za stawkę za śmieci u tego odbiorcy. Gmina Lubawka w tej chwili ma nasza stawka jest 16 zł. Przez długi czas ona była 12 zł za segregowane. Od tego roku nie ma już w ogóle stawki za opłaty niesegregowane. My wszyscy musimy segregować te śmieci. Za złapanie tak zwane za niesegregowane śmieci kary mogą być dwukrotne, a to też jest w gestii poszczególnych rad, mogą być te opłaty trzykrotne albo nawet i czterokrotne ustalane. My w gminie Lubawka nie mamy jeszcze takich kar ustalonych, to będzie dopiero procedowane. W tym roku po pierwszym kwartale dostaliśmy informację, że Sanicom ma trudności finansowe, trudności z bilansowaniem się z kosztami utrzymania zakładu. Ostatnio odbyło się walne zgromadzenie wspólników, na którym dokonano zmian w Radzie Nadzorczej spółki Sanicom. Dotychczasowy samorządowiec, przedstawiciel jednego z udziałowców Sanicomu został odwołany i w tej chwili w Radzie Nadzorczej spółki Sanicom jest 6-osobowa Rada Nadzorcza, tak jak umowa spółki od samego początku przewidywała. 2 pracowników zasiada w tej Radzie Nadzorczej i natomiast od przedwczoraj również w tej Radzie zasiada 4 przedstawicieli wspólników, samorządów wchodzących w skład Sanicomu, ale nie są to samorządowcy, są to osoby, które mają uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych
I według informacji, które przedstawiali wspólnicy, posiadają odpowiednie doświadczenie i odpowiednie wymagania, żeby w tych radach zasiadać. Gmina Lubawka ma swojego również od przedwczoraj przedstawiciela. Jest nim mecenas, który obsługuje gminę Lubawka na co dzień, pan Piotr Krzysztowski. Ma również swojego przedstawiciela gmina Kamienna Góra. Jest nim pan Piotr Nachman. Również swojego przedstawiciela ma trzeci co do wielkości udziałowiec spółki Sanicom, gmina Boguszów Gorce. I swojego przedstawiciela mają również trzy następne gminy, których obsługuje jeden, ten sam prawnik, to jest Czarny Bór, gmina wiejska Kamienna Góra i Stare Bogaczewice. Także sześciu przedstawicieli samorządów, współwłaścicieli Sanicomu mają swoich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej. Spowodowane było to tym, że spółka Sanicom od 2 lat przynosi straty i myśmy nie dostali jako wspólnicy, nie dostali żadnych konkretnych propozycji, co można zrobić, żeby tych strat unikać. Ja od pewnego czasu dopominam się o diagnozę właśnie tego wszystkiego, co jest, czym jest spowodowana ta strata. A po pierwszym kwartale ona była prognozowana na bardzo dużą kwotę na koniec roku, gdybyśmy nie zrobili żadnych w tej kwestii żadnych ruchów, to groźba była prawie 12 milionowych strat na koniec roku spółki Sanicom. I większość te straty pokrywa gmina Lubawka i gmina miejska Kamienna Góra i gmina Boguszów Gorce. Dlatego doszliśmy do wniosku, że musimy mieć silnych przedstawicieli w Radzie Nadzorczej, żeby móc kontrolować zarząd, który odpowiada za funkcjonowanie spółki. Ja się niezmiernie domagam zrobienia analizy funkcjonowania spółki od wewnątrz, czy nie tylko same podwyżki stawek za opłat to jest jedyne rozwiązanie, żeby poprawić kondycję spółki, ale czy są możliwości zmiany w środku spółki, które dadzą korzyści wymierne w postaci oszczędności. Ja sama to robię w gminie Lubawka cały czas na okrągło. Szukam tych oszczędności najpierw u siebie, a dopiero później występuję o jakieś zwiększone środki. I chciałabym, żeby w ten sam sposób podchodził zarząd do naszej spółki, która jej kondycja przekłada się na kondycję gmin, wszystkich udziałowców, ale też i na cenę stawek za opłaty za śmieci. W tej chwili gmina Lubawka z analizy, którą zrobiłam na własną rękę, ma jedne z mniejszych stawek śmieciowych, ale to jest do końca czerwca. Stawki, które zostały podwyższone na ostatnim walnym zgromadzeniu wspólników powodują, że będziemy zmuszeni do analizy i do zaproponowania innych stawek za śmieci od najprawdopodobniej od 1 sierpnia albo od 1 września, żeby nie trzeba było przeznaczać chociażby całej kwoty, chociaż nie, ta kwota teoretycznie półmilionowa, którą możemy dostać z tego funduszu rządowego, nie może być przeznaczana na wydatki bieżące, może być przeznaczana tylko na inwestycje, ale trzeba będzie skądś znaleźć. My w tym roku dostaliśmy rekompensatę za 2019 rok, gmina Lubawka 230 tysięcy, które trzeba dopłacić do spółki Sanicom, bo nie zbilansowała się za 2019 rok. I
gdyby nie było właśnie tych ruchów w Radzie Nadzorczej, ale też i podwyżek cen za poszczególne elementy śmieciowe, gmina Lubawka mogłaby w przyszłym roku stanąć przed widmem dopłaty nawet i właśnie dwa razy po 230 tysięcy do gospodarki śmieciowej. Gospodarka śmieciowa musi się zamykać z bilansem na zero, więc albo gmina dopłaca ze swoich środków i to też nie do końca, bo te wydatki bieżące do inwestycyjnych zawsze muszą mieć odpowiedni wskaźnik zachowany, bo inaczej RIO nie zatwierdzi nam tych środków, tego budżetu. Także ja razem z panią skarbnik i z panią kierownik stoimy naprawdę w tej chwili przed ogromnym dylematem, co zrobić, jak to zamknąć ten bilans śmieciowy, żeby można było sprawnie funkcjonować w gminie Lubawka, ale też żeby nie obciążać mieszkańców nadmiernymi kosztami, bo to są wydatki z ich portfeli. I tu, jak słyszę nieodpowiedzialne wypowiedzi co niektórych naszych rządzących, że my dajemy 500+, a samorządy podwyższają stawki za śmieci, to dla mnie naprawdę ręce opadają i złość sięga zenitu, bo stawka śmieciowa jest wypadkową tego, co nam rząd funduje właśnie chociażby w opłatach za składowanie odpadów, w pozwoleniach zintegrowanych, to wszystko się przekłada w stawce śmieciowej. Lubawka ma w tej chwili 16 zł za śmieci. Niżej ma na dzień 29 czerwca, niżej ma tylko Marciszów. Bolków już nie, bo miał sesję 30 i tam była propozycja 30 zł, podwyżki o 100%, 30 zł za segregowane. Stare Bogaczewice mają w tej chwili tyle samo co my, 16, i też muszą się przymierzyć do podwyżki. I jeszcze jedna gmina ma na naszym poziomie stawkę za śmieci, to jest gmina Pielgrzymka, 15 zł. Pozostałe gminy z naszego systemu, z naszej spółki Sanicom, to są kwoty od 19 do 28 zł. Do 29 zł za osobę za segregowane śmieci. To ja może zapytam pani burmistrz w imieniu wszystkich mieszkańców gminy, jakie dzisiaj są propozycje, jeżeli chodzi o nową opłatę za śmieci? Pierwotnie na zebraniu, które na walnym zgromadzeniu, które było w maju jeszcze, była propozycja dużo wyższych stawek odbiorów śmieci przez spółkę Sanicom i wtedy jak kalkulowałyśmy cenę jednostkową dla mieszkańca, to była w granicach 30-33 zł. W tej chwili po negocjacji ze wspólnikami i z Sanicomem te stawki trochę udało nam się zbić te stawki i w tej chwili jest szansa, że zamkniemy się za segregowane w granicach 28 zł od mieszkańca. Czyli nie będziemy odchodzić od pozostałych wspólników. Natomiast mówię, to jest początek dopiero tego, żeby rozwiązać kompleksowo sytuację śmieciową w spółce Sanicom, a w gminie Lubawka i u wszystkich udziałowców, bo ja, tak jak już wspomniałam wcześniej, przede wszystkim chcę i to jest jeden z moich postulatów, żeby zrobić analizę, audyt Sanicomu. Sprawa lobbingu to jest dla mnie druga rzecz.
mówić jeszcze raz mówić naszym rządzącym, naszym parlamentarzystom o problemach na Dolnym Śląsku. I nie przyjęłam do wiadomości informacji od zarządu, że mamy najtaniej na Dolnym Śląsku. Nieprawda. Ostatnio byłam na walnym zgromadzeniu jako jeden z udziałowców firmy TBS-u. Oława ma również podobny system, tylko tam jest spółka celowa samorządów ościennych gminy Oława i tam od nowego roku ta stawka jest 18 zł i mają wszyscy jednakowo. To jest inna struktura, inna osobowość prawna tej spółki, właściwie związku celowego, ale pokazuje, że no, trzeba szukać innych rozwiązań w miarę tej ewolucji chociażby samorządu i rozwoju tej naszej sytuacji zewnętrznej. I dwa, my, jeżeli chodzi o Sanikon, myśmy do tej pory, ja przynajmniej nie wiem i ja osobiście w tym nie uczestniczyłam, nic nie robimy, żeby zmienić u samej podstawy wytwarzania chociażby opakowań. Nie ma opłaty za opakowania. My odbiorcy płacimy za to, co przedsiębiorcy pakują nam te produkty. One są ładnie zapakowane, tylko nie zdajemy sobie z tego sprawy, że na końcu trzeba to zutylizować, trzeba to w jakiś sposób zagospodarować. Nie mamy odbioru makulatury, nie mamy odbioru szkła, nie mamy takich rzeczy, które są półproduktami do ewentualnych dalszych. Już nie mówiąc o dużych gabarytach. Tak, to są naprawdę, tu jest pole do popisów, nie dla samorządu, dla rządu. Rząd powinien na tym... A może rząd chce, abyście sobie sami głowy pourywali tymi problemami? No to jest jakieś rozwiązanie, tylko nie wiem, czy my sobie pourywamy, bo każdy samorząd przede wszystkim ma na względzie takie gospodarcze patrzenie na to, co się dzieje u nas, bo każdy samorządowiec jest mieszkańcem gminy, społeczności samorządowej i na własnych plecach niesie ten worek chociażby ciężar opłat za wodę, za śmieci, za lokale komunalne. To wszystko jest tutaj, się dzieje, a plus do tego ta infrastruktura zewnętrzna, czy poziom takiego życia społecznego przekłada się na mniejsze albo na większe problemy. Im jest gmina biedniejsza, tym właśnie patrzy na każdą złotówkę z trzech albo nawet czterech stron. Pani burmistrz, ta podwyżka jest dość drastyczna, bo to jest 12 zł podwyżki od każdego mieszkańca. Czy nie boi się Pani tego, że jeszcze mniej osób będzie dzisiaj płaciło za śmieci? Bo to też trzeba powiedzieć, że ta ogólna cena, która jest, przekłada się na ilość osób płaconych, które płacą. Nie ma większych problemów ze ściąganiem opłat za śmieci. One w gminie u nas nie odbiegają od standardów innych samorządów. Są osoby, które nie płacą i trzeba się i są nieściągalne co do płatności, trzeba się z tym w jakiś sposób pogodzić. Tu znowu mam właśnie trochę żal, że są zostawione osoby tak zwane nietykalne, do których nie można wprowadzić żadnych egzekucji ściągalności. Ja już nie będę wchodziła tu w szczegóły, bo nie chcę antagonizować jednych i drugich mieszkańców. Natomiast my ze swojej strony robimy wszystko, żeby należne opłaty ściągać, egzekwować i zasilać to gminny budżet. Bo gospodarka śmieciowa jest tak skonstruowana, że to gminy płacą i później muszą ściągać te opłaty śmieciowe, a przedsiębiorstwo odpadowe
tylko i wyłącznie wystawia faktury nam za śmieci. Problemem jest również wywiązywanie się z poziomów segregowania śmieci. My w tym roku będziemy mieli z tym problem, bo też zafundowano nam w 2017 roku nieoszczędny sposób, właśnie suche, mokre i te biodegradowane, nie, suche, mokre i zmieszane, tylko teraz mamy tych frakcji 7, a 5 koszy. To powoduje podwyższenie też tej opłaty za segregowanie, bo automatycznie ilość koszy kolorystycznie, ale i też takie niejednoznaczne czasem informacje, co należy wrzucić do żółtego kosza, a co do niebieskiego, jest niejasne i nie do końca zdefiniowane przez samych producentów. Chociażby opakowanie po kartonowym mleku. Gdzie je wrzucić? Do karton? No do papieru. Nie, oczywiście, że nie, bo to jest zmieszany odpad. I to są takie małe, drobne elementy, które gdyby były załatwione u góry na początku przy robieniu ustawodawstwa w tym temacie, nie byłoby problemu na samym końcu, bo to im prostsza segregacja, im prostsza polityka, tym to jest lepsze do objęcia przez każdego z nas. Pani burmistrz, podczas naszej rozmowy wspomniała Pani o ławie, w której płacą 16 zł. Czy 17. Okej. Czy w związku z tym będzie Pani szukała innego odbiorcy odpadów dla gminy Lubawka? Umówiłam się z burmistrzem Oławy, że ma dać nam znać. Akurat byliśmy w TBS-ie. Lubawka jest udziałowcem, Kamienna Góra Miasto i gmina Mieroszów jest udziałowcem. Umówiliśmy się na wyjazd tam, zobaczyć jak to wygląda, jak oni segregują te śmieci, w jaki sposób to jest robione, żeby pościągać te dobre wzorce, że można było tu zaaplikować, bo to, że my w tej chwili jesteśmy zmuszeni przez sytuację w Sanikomie i sytuację w kraju do podwyższenia tych stawek, nie oznacza, że jak znajdziemy rozwiązanie zminimalizujące te koszty, że nie powrócimy do stawek obecnych. To jest, ja będę robiła wszystko, co tylko w mojej mocy, żeby znaleźć sposób na zmniejszenie tych stawek w latach następnych. Ale to się uda, to wszystko będzie zależało od tego, jakie będziemy mieli przede wszystkim prawodawstwo. Dziękuję bardzo.